Hej, z tej strony Dyku i dzisiaj mamy odcinek z samymi zadaniami od fixerów, czyli kontrakty. O, bratu, chcą, żebyśmy byli niezauważeni, ale to jest na szczęście cel. I wyjebane, a będzie ci dan. Sprawdzę, co się dzieje. Cel opcjonalny. Więc to i tak sobie załatwimy. Po naszemu. O, nie mogę przestrzelić. Dobra, tu, tutaj, tu. Trochę za mocno. No i ładnie załatwiony. Okej, okay, kolejny załatwiony. Mamy znaleźć kontener z autem. Otoczyć ją! A masz. No to się trochę pobawimy. O ty, ty tak? Nie mam punktów na ostrza wydanych, więc to jest tylko tak o. Kurwy się za to nie wypłacą! Ale śmigasz. No i ładnie. I mamy 30 poziom łowcy głów. Już widziałem tą furę chyba, którą trzeba zgarnąć. Ale tu mamy fanty do zebrania. A zwłaszcza, że ja też szukam. Pojemności dla szczepów. Podłożyć nadajnik GPS. I mamy opuścić teren. No, pewnie będzie niezadowolona po naszej akcji. Ale co się dziwić, jak zrobiliśmy to na głośno, a chciała po cichu. Miałaś to załatwić po cichu, bez przyciągania uwagi. Dobra, najważniejsze, że zainstalowałaś pluskwę. Teraz tylko módl się, żeby jej nie znaleźli. Zamykam kontrakt. No głupia kamera. Spowolniła nas, ale tymczasem gdzieś mamy następne. Ratunek. Mamy kogoś wyciągnąć z zapałów. Może tam spróbujemy się dostać. W miarę blisko, więc spróbujmy. Uratujesz żonę Bradleya Costigana. Lauren, bo tak bidulka ma na imię, jest przetrzymywana przez Tigersów. Chcesz wiedzieć więcej? To sprawdź załącznik. Więcej nam nie potrzeba wiedzieć. Wiemy, że uratować osobę i to tyle. Zadłub strażnika. Ups. Zaatakuj!
No i tak to się robi. Wieżyczka zniszczona. Piękny strzał w głowę. Ojejku, i też się powoli otwierają. Byłem szybszy, haha. Nie wiem czemu, ale podoba mi się gra rewolwerem. Tu mamy chyba teren wolny czy niewolny, bo tak na niebiesko na to świeci. Kamera nas złapała, więc mamy spowolnienie. I my się pod takie rzeczy nie jesteśmy w stanie podłączyć, bo nie mamy punktów rozdanych hakerskich i ja za hakerstwem tutaj nie przepadam w tej grze. Kurczę, gdzie ta osoba może być? Dachu jej nie mamy. Kamery pokonane. W aucie jej nie ma. Tej osoby. Ale gra nam gdzieś pokazuje jeszcze, żeby pójść na dół, tak? A, faktycznie jest jakaś winda. Co się kitrasz? No, mamy jakieś schody? Mamy schody. Kolejny pokonany i jeszcze gdzieś jeden jest. O ty! W końcu ktoś, kto potrafi się nakurwiać! Otóż to! Ja jeszcze ustawień nie zmieniałem, więc gramy dalej bez DLSS-a. Cały czas czekam na wasze jakieś komentarze, czy wam się lepiej podoba w tym stylu gra, czy może w innym. Z DLSS-em i Path Tracingiem, bo tutaj mamy sam czysty Ray Tracing. Piski, okej. O, znaleźliśmy osóbkę. Czego chcesz? Mam cię stąd wyciągnąć. Co? Twój mąż mnie wydają. Za chwilę będziesz bezpieczna, dawaj. Głupi skurwie. Chuj, bezmyślny kutas. Już, spokojnie. Musisz mi pomóc, błagam. Pomogę. Wstawaj. Gotowa? Okej. W trakcie rutynowej kontroli okazało się, że wiele stacji było zawirusowane. Droga oczyszczona, więc... Nie powinno być żadnych... przeszkód. Głowa nisko i nie oddalaj się. No dobra. Samochód podstawiony, okej. Tu masz swój transport, więc lecisz. Już po wszystkim. Ale lepiej stąd znikaj. Masz kogoś, kto ci pomoże? Moja mama. Niech ona też się ukryje. Będą szukać cię po twoich bliskich, rozumiesz? Tak.
Co z Bradleyem? Nie wiem. Skup się teraz lepiej na sobie. Siadaj. Zabiorą cię w bezpieczne miejsce. Dziękuję. Uważaj na siebie. No już. Smykaj. Loren jest bezpieczna. Poinformuję tylko Bradleya i to tyle. Dziękuję za współpracę. Kontrakt zamknięty. Okej, tu mamy jakiś kolejny kontrakt, więc my tam sobie dostaniemy się zaraz. Mamy zlecenie na ostatnią sprawiedliwą policjantkę w Night City. Dziewczyna nazywa się Anna Hamill i prowadzi dochodzenie, które przysporzyło jej wielu wrogów. Lepiej, żeby je przerwała. Rozumiesz? Wiem, jak to brzmi, ale nie oszukujmy się. Ktoś i tak wziąłby ten kontrakt. Może ty załatwisz tę sprawę z głową. Sprawdź załącznik, dowiesz się więcej. Kiedy następny? Nie biał ty krewetki. Nie przesadzaj. Będziesz odbierał to kabuki, a nie Norfolk. Co ty możesz wiedzieć o kabuki? Z kimś tu pogadać. Tak, bez takich. Wrzuć do nich pastylkę i smród zniknie. I 15%. No ja. Inaczej ich nie biorę. No ale pytanie z kim? A mają za złodziei. Niech ci będzie. Wszystko dobrze? 70% prawdziwe. Szczerze mówiąc, nie wiem, z kim byśmy mieli tutaj pogadać. No dobra. No dobra. Przewożenie towaru przez całe Night City pewnie nie jest zbyt bezpieczne, co? Często masz kłopoty? Jak chcesz mi zaoferować ochronę, to lepiej spieprzaj. Płacę już Takeshiemu, to jego bazar. Pytałam z ciekawości. Aha, pewnie. Znasz ją? Po 30, nieco niższa niż ty, podobno często się tu kręci. Jesteśmy na bazarze, kręci się tu mnóstwo ludzi. I cwaniaków, co? I cwaniaków. Którzy są w stanie rozpoznać gliniarza na pierwszy rzut oka. To jak? Kojarzysz ją? Może i kojarzę. Ile jesteś w stanie wydać na te zakupy? Masz. Dziewczyna wynajmuje pokój w tym motelu. O, tam. No, dzięki. Hej, masz może rozmienić stówkę na 2,50? Na co ja, bank jestem? Kolejna kasiora? A, bo pewnie sobie pokój wynajęliśmy. Stój! Ani jednego pierdolonego kroku! Kto wystawił na mnie zlecenie? Gadaj! Odpuść śledztwo, Anno. Dobrze ci radzę. Grozisz mi? Przypomnę ci coś, to ja do ciebie celuję. Spokojnie, chcę ci pomóc. Pomóc? Chyba ci się wszczep foniczny pierdoli. Chodziło ci raczej o nastraszyć. Po prostu przerwij śledztwo. Wkurzyłaś niewłaściwych ludzi. Jakich ludzi, co? Powiedz mi, jakich pierdolonych ludzi? To twoi kumple z NCPD cię wystawili. Wiedziałam, kurwa, wiedziałam. Robert Kowalski i Bill Adams. Zostaw to, nie warto. Wiesz co? Masz rację. Pierdolę to. Nie zginę przez tych frejerów. Pierdolę ich i pierdolę tę robotę. Co planujesz? Nagle jesteśmy przyjaciółmi? Chuj ci do tego, co planuję. Rzucam śledztwo tak, jak chciałaś. Możesz spierdalać. Ale najpierw jakieś fanty, które są tutaj. Dla mnie. Ty się zajmij swoim życiem, a ja zajmę się swoim. No i bardzo dobrze. Więc opuszczamy teren. Chyba jeszcze piętro niżej musimy zajść. Dokładnie. Te bajki są dziwaczne. Czemu nie ma... Ci się jak proszę opuszczały. Ma
się to gadamy, co? Dobrze, że tak to się skończyło. Zamykam kontrakt. Jesteśmy stratni. Vi, udostępniam ci wirus autorstwa Beda. To netrunner, dla którego wykonasz pewne zadanie. Włamiesz się do sieci megabloku, a następnie wgrasz do niej udostępnione przeze mnie pliki. Więcej w załączniku. Nie o to chodzi. Delikatny nosek? No dobra. No to wbijamy do H11. I robimy łam, gdzie trzeba. Mam nadzieję, że punkty netrunnera nie będą potrzebne do tego, skoro mamy tylko wgrać wirusa. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na wiadomości. Dziś zaczynamy od szokujących doniesień z Badlandu. Transport humanitarny korporacji Militechu został zaatakowany przez słynące z okrucieństwa gangi. Pracownicy ochrony byli zmuszeni odpowiedzieć ogniem, ponieważ bandyci zablokowali przełęcz i zostało... Dobra, mamy wykrycie, więc... No tak, adrenalina wchodzi na pełnej kurwie! No kurczę, nie trafiam. Jeszcze ten taki super nabój nam. Tu akurat głowy nie widziałem. I jeszcze mamy kamerę. Nie ma takich netrunnerów tutaj. Sobie zgarniemy. To sobie otworzymy, to sobie zgarniemy. A no i instalujemy sobie te złośliwe oprogramowanko. No i stąd mamy się wydostać. A przy okazji zgarniając fajne fanty, które gdzieś tutaj leżą. To sobie zgarniemy. Tu mamy coś do zgarnięcia. Przeprowadzi atak odwetowy na obozowiska nomadów. Już po przerwie oficjalne oświadczenie prezydent Myers w sprawie fali nielegalnych migrantów z Holandii. Gdyby nigdy nic, sobie wychodzimy stąd. Fajne te kontrakty, bo jest jakiś taki mały zalążek jakieś tam fabułki. Wiemy, że coś jest do zrobienia fajnego. Dostajesz kolejnego pieniążka. Dzięki, zamykam kontrakt. Dzięki również. 2400, mało, ale zawsze coś. NCPD, tu mamy kolejne znaczniki. To my ich nie zrobiliśmy wszystkich. Ale to mamy kontrakcik do zrobienia. To tam polecimy. Vi, namierzyłam skradzione leki. Są w kabuki w jakimś mieszkaniu. Niestety nie wiem, na kogo możesz się tam natknąć, więc uważaj. Odzyskaj leki, a Reaperzy się odwdzięczą. Więcej o tym, dlaczego leki giną, w załączniku. Spoko, dzięki. Ale wiecie co, tu sobie przeczytamy. I leki kradną dla Reaperów. Mamy odzyskać paczkę dla Reaperów. Ale chyba są po prostu za drogie, z tego co zrozumiałem na szybko. Ups.
A my sobie wejdziemy nietypowo tym razem. Normalnie bym poszedł klatką schodową, drzwiami, ale tu już wcześniej zobaczyłem, że jest otwarta droga przez to rusztowanie. Wow. No ciekawie tutaj jest. Ups. Nie wiem, co to świeci na zielono, ale okej. Okay. Jest trochę kasiory. Czy my znajdziemy to w tym miejscu, czy jeszcze piętro wyżej? Wydaje mi się, że jeszcze piętro wyżej musimy pójść. Stój! Jasne, tylko ostrożnie z tą spluwą. Jak mnie namierzyłaś? To nic osobistego, jestem tu na zlecenie Fixera. Oddaj skradzione leki i mnie tu nie ma. Skradzione? Skradzione? Ten paloperidol nie działa, więc kto tu jest okradany, co? Posłuchaj mnie, prawdziwi złodzieje to riperzy. Paloperidol? Masz cyberpsychozę? Nie jestem jebanym świrem! Spokojnie. Zamknij się i wypierdalaj! Oddaj mi leki. Nie są ci potrzebne, skoro nie działają. Jesteś taka sama jak oni. Riperzy, politycy, taka sama jak ten jebany Holt. No, znalazłabym kilka różnych. Zamknij się! Ten skurwiel upierdolił fundusze na badania! Ma w dupie chorych! Ale już niedługo. Dorwę go! Zabiję! Militech HKS-47 z wzmocnieniem polimerowym. Byłeś żołnierzem. Trzecia dywizja lekka, 155 pułk piechoty Militechu. 7 pieprzonych lat w dżungli. Wszystko było prostsze. Do czasu, aż wykryli chorobę. Wyrzucili mnie jak jakiegoś śmiecia. To nie powód, żebyś został terrorystą. Gdzie walczyłeś? W Brazylii. Pamiętam wszystko. Kurz na twarzy, ubrania klejące się do skóry. To jest jak braindance, który się zaciął. Ciągle wraca. Tylko bez tej adrenaliny, bez przyjaciół, całe to braterstwo. Szybko o mnie zapomnieli. Rozumiem twój gniew. Czujesz, że wszyscy cię oszukali. Nie tylko mnie! Wiem, ale jeśli zabijesz Holta, to tacy jak ty będą mieli tylko gorzej. Zacznij się nagonka. Zostaw mnie. Wiesz, że nie mogę wyjść bez leków. Wiesz, ja chcę być sam. No i dzięki za leki. Pokaż mi tu wiadomości, że ma pecha. Dobra, mniejsza z tymi wiadomościami. Dobrze wiesz, że cyberpsychoza to wyrok. Nie jestem w stanie mu pomóc. Ty nie, ale Arasaka, Militech. Biotechnika, Kang Tao. Mam wymieniać dalej? Najwyraźniej im się nie opłaca. A może ten pomysł z zabójstwem Holta nie był taki zły? Przynajmniej kilka osób by się wkurwiło. Wkurwiłoby się i co dalej? Lepsze to niż chowanie głowy w piasek. O, tu mamy jeszcze fanty. Aha, no pięknie. Właśnie słyszałem strzał i... Tyle z naszego ratunku dla niego. Ale... Fanty mamy. I to dużo fantów. Dobra. Co? Możemy stąd wychodzić. Tu na dole mamy przeszperane też.
jeszcze mamy schować leki do skrytki. Dobra, to zróbmy to. I zdeponować przedmiocik. Okej. I jeszcze telefon do odbioru. Dzięki, V. Nie mogło być łatwo, ale wykonałaś zadanie. Zamykam kontrakt. No i tu mamy jakieś akcje do zrobienia. V, proste i przyjemne zadanie. Masz pozbyć się gościa naciągającego ludzi na kasę. Pan kryminalista nazywa się Blake i jest podstępnym chujem. Więcej o nim i jego procederze w załączniku. Szczerze, to nie potrzebujemy tych szczegółów. Co jest? O ty! Chudzielco, no już raz, dwa! Trzymaj. Gdzieś ktoś jeszcze? Lecimy, kurwa, z tematem! Piękny strzał. Z młotem do mnie. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci. A ty jeszcze żyjesz? To proszę bardzo. Dajcie mi fanty. Był problem, a teraz go nie ma. Cieszę się, a nasz klient cieszy się jeszcze bardziej. Dobra robota, zamykam kontrakt. Serio? To tylko tyle? Myślałem, że tam jeszcze ktoś jest. No, ale szybko poszło. Łatwa kasa. A teraz jeszcze trochę fantów się zgarnąć. Ja się bardziej go spodziewałem na górze, że ten właściwy będzie tam. Co my tutaj mamy? Zagrożenie, długi i lista dłużników. O, proszę. Tu jeszcze mieliśmy coś. Ups. A, tu na górze to nawet nic takiego nie ma. Poza tą jedną małą skrzyneczką. No to co? Ja szukam kolejnego kontraktu i się zobaczymy gdzieś w pobliżu. Hej V, mam niezbyt ogarniętego klienta, który wpakował się w tarapaty. Musi zniknąć z Night City i to jak najszybciej. Więcej info w załączniku. Czekajmy Hwanga. To jest wynajmniej. Mamy idealnie siły, żeby to zrobić. Dla swojego dobra zachowaj milczenie. A co to ma być? Jakieś kody. A tutaj? Nie, to jest przejście. A to on nie będzie. Logia!
빨리 좀 하면 안 돼? 디에스티 광고? 그래! 근데 다들 날 치타라고 불러. 내가 또 치타처럼 존나 빠르거든. 닉트 딱 나 집에 니 무비. 약도 없이 하우시? 야, 차 타고 왔지. 걸어 왔겠냐? 이 근처에 주차해뒀어. 야, 브라바자. Piszę tutaj jakieś wiadomości. Nie jestem ślepa ani głucha. Szybko, 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 szybko. No jeszcze chcę to zhakować. 1C, 1C7A. I FF na koniec. Będą kłopoty. Przepraszam na moment. Stul pysk, bo będą kłopoty. Kurczę, ja bym chętnie tam poszedł. No dobra, zróbmy to. Ten może sposób. No to jednak po naszemu. Dzisiaj jeszcze jedna osoba jest. Dobra, to chyba wszyscy. A jednak nie. Łowczynie głów. Punkcik. A ja teraz zauważyłem, że nie mam boosta do doświadczenia. Słabo. Słabo, słabo, słabo. Bo ja nie tylko po kasiorkę gram, ale też gram właśnie punkty dla tych łowców i innych. Szibal. O, czonna asrasrennde. Kredo uriga henesso. Jakie kurwa my. Leszczu, gdyby nie ja, byłbyś już martwy. Dokładnie. A my zostaniemy z muzyczką.넌 별명 같은 거 없어? 네, 맘. 그럼 이참에 뭐라도 생각해놔. 길거리에서 죽으며 살면 되는데. 오케이, jesteśmy na miejscu. Wysiadaj. 야, 잠깐만! 아, 근데 저 새끼들 믿어도 돼? 너 가면 내 콩팥 떼가고 그러는 건 아니지? Regina ich ustawiła, są sprawdzeni. 알았어, 알았다고! 아, 내리면 되잖아! 그리고 모텔에서 도와줘서... szkoda, że nie ma jakiejś takiej MP3-ki. Wzorowa robota. Huangbo mówi, że powinnaś przybrać pseudonim Wściekła Lwica, więc chyba jest zadowolony. Zamykam kontrakt i robię przelew. I dostajemy ile? 3000. Myślałem, że przynajmniej dziś będzie spokój. Wezwijcie NCPD! Tu mamy takie zadanka właśnie typu tego rodzaju, to będą na odpowiednich odcinkach.
A tu mamy zlecenie NCPD do zrobienia, no to się tym zajmiemy. O, no to teraz wszystko jasne. No to lecimy z tym punktem. Osadziłem ją! O kurde. Zasek ich! Ty kurwa! Przeładowanie i... Sandewista niech się naładuje. Wow, nic nie widzę. Trzymaj. O, dawno tego efektu nie było. Dobra. Kolejny. To by byli chyba wszyscy stąd. Trochę taka cięższa walka, bo ich było więcej. A ja trochę nie ogarnąłem też, jak ich tu podejść. O, przesiążenie mamy. Ale chyba mamy to ogarnięte. Tak, zadanie ukończone. A, tu jest też skrzyneczka. No to co, ja oczyszczę sobie miejsce na szybko i zróbmy jeszcze jeden kontrakt. Jesteśmy w pobliżu kontraktu. Alois Dakin to frajer. Gość nadszarpnął moje zaufanie i uciekł z miasta, ale pieprzyć go. Teraz liczą się dla mnie jedynie jego fanty, które zostawił w Night City. Konkretnie chodzi mi o jego komputer. Sprawdź załącznik, dowiesz się co i jak. Dobra. Ja sobie tędy wejdę. Oj, nie chciałem Sandewista nawłączać. No, coś czuję, że komputer chyba będzie na dole. Dokładnie tak. Tu schodów na dół nie widzę. Komuś chyba się nudzi. Jak ja to zrobiłem? Tam ktoś mnie widzi. Wow. Co to? Skąd to? Ale tu mamy jeszcze fanty do zgarnięcia. Siema! Cześć! Tu już wszyscy. Tu mam jakiś komputer. Ale nic ciekawego tu nie ma. Gotowy i szykuj się na najlepsze.
Mamy schody na dół. Ale na początek Fanty. Bo inaczej byśmy nie mieli tak silnej postaci. Bez Fantów. No i bez levela, bo perki bardzo dużo wnoszą w tej grze. Ja wam tam. Co by pomyślał? Korpus czy nie? Bez wszczepu wszyscy wyglądamy tak samo idiotycznie. Puste, podziurawione worki. Ja tak jeszcze czekałem, czy coś jeszcze Johnny powie, ale najwidoczniej nic. Dobra, to co? Dostarczenie laptopa do skrytki, a my wychodzimy jakimś innym wyjściem. Z dodatkowymi Fantami. Fajnie mi się robi te kontrakty. Dużo fajniej niż NCPD, szczerze mówiąc. Ej, skąd się tu wzięłaś? Byłam na dole. Chcesz o tym pogadać? Nie wiem, co tam widziałaś. Ja tam nie schodzę. Nie chcę nic wiedzieć. Oni mnie zmusili. Byłem ich zakładnikiem. Jeden wyskok i skończę na ich stole. W porządku, tak wierzę ci. Paskudna sprawa. Dobrze, że to już koniec. No, dobrze, dobrze. Od jak dawna tu działasz? 2 lata. Może trochę więcej. Na początku było trudno, ale spotkałem odpowiednich ludzi. Połowa sukcesu to odpowiednie kontakty. To i umiejętność współpracy. Pewna elastyczność. Co się stało? Jasne, poczekam. No to... Troszkę mu pomogliśmy. A my tymczasem do skrytki. Powiem wam, że modele twarzy bez DLSS-a jak dla mnie wyglądają o niebo lepiej. Zresztą sami zobaczcie. A, to akurat może zły przykład, ale tak jak tam rozmawialiśmy z gościem. Ja pierdolę, co za ludzie. I zdeponujmy. Pięknie, V. Dokładnie o ten sprzęt chodziło. Dzięki, kontrakt zamknięty. I to by było chyba w dzisiejszym odcinku to wszystko. Czy mi znowu zdjęli bonusowe expy? Najwidoczniej tak. I w tym odcinku byśmy mieli to wszystko. Tutaj w mieszkaniu V sobie zakończymy odcinek. Kurczę, na ten widok z okna taki wyraźniejszy, bardziej ostry. Bez DLSS jest. Chyba tak zostaniemy. Urodziny mamy zrobionych 14 kontraktów. Spodziewałem się, że więcej było. Ale kasiory ładnie zarobiony mamy. A co w następnym odcinku? No to pomyślę. Bo trochę kontrakty kuszą, ale... Chyba ich nie będziemy robić non-stop. Na odcinkach. Znaczy zrobimy je wszystkie, ale myślę, że jeden odcinek z kontraktami sobie zrobimy i 2 odcinki na fabularne rzeczy. I poboczne zadania. Więc myślę, że to chyba tak zostawimy. A tymczasem grał z wami Dyku. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka. I do następnego odcinka w Night City.